Sam fulleren jako taki, no rzeczywiście tworzy kryształy, można go obserwować, natomiast nie jest specjalnie interesujący. Natomiast może być nośnikiem wielu grup funkcyjnych. To znaczy, jeśli do benzenu można było dołączyć szereg i powstała cała chemia, przez to, że można było do pierścienia benzenowego dołączać różne grupy funkcyjne, tak samo i w tym przypadku do fullerenu można zerwać niektóre z tych wiązań i do fullerenu można dołączać również grupy funkcyjne, zmieniając w ten sposób jego właściwości. Tam mamy dwa rodzaje wiązań, prawda? Tam były wiązania na granicy sześciokąt-sześciokąt i sześciokąt-pięciokąt. Otóż wiązania sześciokąt-sześciokąt są wiązaniami krótszymi, interpretowane są jako wiązania podwójne. Jedno z tych wiązań można zerwać. Nadal będzie wiązanie pomiędzy węglami, ale jeśli się zerwie to jedno z tych wiązań, to do tego miejsca można podłączyć zadaną grupę funkcji. No, takie reakcje rzeczywiście zostały przeprowadzone i do fullerenu został dołączony ferrocen. Ferrocen to są taka molekuła, w którym jest pięciokątny pierścień węglowy z wodorami. Atom żelaza pomiędzy dwoma tymi takimi samymi pierścieniami. Bardzo interesujący związek, który w tym wypadku został dołączony do właśnie takiego jednego zerwanego wiązania pomiędzy dwoma sześciokątami. Jedno z tych wiązań zostało zerwane. Otóż to akurat nas zainteresowało dlatego, że wydawało się, że taki związek może przyjmować dwie różne konformacje. Albo ten pierścień pięciokątny może być równoległy do tego pierścienia, który jest łącznikiem pomiędzy ferrocenem a fullerenem, albo prostopadłe ustawienie, albo równoległe. Być może to można by było zaobserwować w eksperymencie. Jeśli tak, to może udałoby się również zmieniać to z czynnikami zewnętrznymi. Na przykład zmieniając napięcie w mikroskopii tunelowej. Wtedy by istniała możliwość zapisania informacji na pojedynczej molekule. No, rzeczywiście związek taki został syntezowany, nałożony na podłoże grafitowe. No i tutaj udało się zaobserwować łańcuchy tego kompleksu, gdzie tu możemy, przypuszczamy, że to jest fulleren, a ta końcówka tutaj to prawdopodobnie jest grupa funkcyjna, czyli w tym przypadku nasz ferrocen, który wydaje się, że ma rzeczywiście dwa ustawienia. Wygląda tak, jakby ten akurat w tej molekule pierścień był ustawiony inaczej niż w pozostałych tych kompleksach, które tutaj widoczne. Niestety, pomimo starań, nie udało się z zewnętrznymi czynnikami zmienić konformacji molekuły. Zatem nie udało nam się zapisać pojedynczego bitu informacji i tu już wchodzimy w zakres elektroniki molekularnej, czyli tego, co powiedziałem, że będziemy co jest tak naprawdę celem tych naszych badań i badań w wielu laboratoriach. Oczywiście można sobie wyobrażać rozmaite pochodne fullerenu. Ja tutaj akurat przedstawiłem pięć różnych związków, które są dołączone w ten sam sposób do fullerenu. Rzeczywiście to można wytworzyć w makroskopowych ilościach. Można nałożyć na podłoże w zależności od tego, jakie podłoże będzie, obrazy topograficzne są różne. No, można mieć nadzieję, że w dalszych badaniach uda się nam przeprowadzić eksperyment, o który nam chodziło. Na razie jest to w trakcie badań. Widać pojedyncze szeregi molekuł ułożone na graficie
inne z tych pochodnych nałożone na warstwę złotą, na podłożu złotym, dają jeszcze troszeczkę inne obrazy topograficzne. Można stwierdzić wysokość tych molekuł, jakie są odległości pomiędzy molekułami, no ale ten zadany cel jeszcze nie został osiągnięty. Fulleren, oprócz tego, że może być modyfikowany poprzez zewnętrzne parametry, poprzez zewnętrzne grupy funkcyjne, może służyć również jako klatka do zamknięcia innych atomów. Oczywiście przeprowadzono mnóstwo eksperymentów, na przykład bombardując helem, zderzając związkę fullerenów z związką helu, doprowadzić do tego, że niektóre z atomów helu zostałyby zamknięte w molekułach fullerenu. A chyba wszystkie metale rzadkie zostały też zamknięte w fullerenach. Na ogół nie były to fullereny C60. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jeden z eksperymentów, który jest bardzo interesujący, dlatego że tu eksperyment przeprowadzono w sposób bardzo kontrolowany. Prawda? Poprzednio, na poprzednim przezroczu Państwo widzieli, że tam na przykład lanta, to wszystko było robione w łuku elektrycznym, czyli proces był mało kontrolowany. Tutaj ten eksperyment został przeprowadzony w bardziej wyrafinowany sposób. Otóż na podłożu została nałożona warstwa fullerenów i bombardowana atomami azotu, jonami azotu. Otóż azot, tak została dopasowana energia azotu, żeby nie rozbijał fulleren, nie przechodził, tylko żeby miał akurat taką energię, jaka jest potrzebna, żeby został zamknięty w środku w fullerenie. Otóż jest to jeden z tych rzadkich przypadków, że w wysokosymetrycznym fullerenie azot znajduje się w samym środku klatki. Właściwie klatka Faradeja otaczająca pojedynczy atom. Jakie są potencjalne możliwości, to jeszcze jest bardzo dużo spekulacji, ale to nie bardzo wiadomo, na ile spekulacje zostaną sprawdzone w życiu. Natomiast wydaje się, że to istnieje możliwość zamykania, na przykład mógłby to być promieniotwórczy pierwiastek, który by nie wchodził w reakcję, a byłby widoczny. W związku z tym przy rozmaitych badaniach, również biologicznych, można mógłby znaleźć zastosowanie. No, akurat związek, to jest zapisane w ten sposób, te wszystkie endohedralne związki fullerenów zapisuje się w ten sposób, że to jest w tym przypadku azot w C60, prawda? Nie jest to bardzo trwałe, rozpada się w 500 kelwinach. Pierwsza rzecz, pierwszy proces wygląda tak, że prawdopodobnie przestaje być umieszczony w samym środku fullerenu, zaczyna być wytwarzać wiązania z atomami węgla, zrywając wiązania pomiędzy na krawędziach pięciokąt, sześciokąt, a następnie dyfunduje na zewnątrz. No i wtedy, kiedy te wiązania też zostaną zerwane, no jest to proces nieodwracalny rozpadu kompleksu azot w fullerenie. W związku z tym fullereny rzeczywiście dają bardzo duże możliwości chemiczne, być może elektroniczne w przyszłości. Następnym tematem, który mieliśmy dzisiaj poruszyć, to są nanorurki węglowe. Zostały one odkryte przez IGIME w roku 91, czyli w tym okresie, kiedy Kretschmer odkrył sposób wytwarzania fullerenów w łuku elektrycznym. Jest doniesienie z lat 60., że podobny obiekt był oglądany przez Bacona wtedy, kiedy on testował swój mikroskop elektronowy. Więc być może już wtedy zostały odkryte, no ale nie było to świadome odkrycie. Nie było żadnych dalszych konsekwencji. A w związku z tym datujemy odkrycie nanorurek na badania IGIME. Jak już powiedziałem na samym początku, oczywiście nanorurka jest zbudowana ze zwiniętej płaszczyzny grafitowej.
Oczywiście może być warstw nanorurek, może być jedna, może być wiele. Oczywiście dużo łatwiej jest wytworzyć wielościenne nanorurki węglowe, w których warstw może być 20, 40 albo jeszcze nawet więcej. A zatem z tego będzie wynikała i średnica nanorurek, które mogą być od rzędu 1 nanometra do kilkudziesięciu nanometrów. Natomiast zdumiewająca jest długość nanorurek, dlatego że mogą mieć wiele mikronów. A dlaczego nanorurki mogą być interesujące w życiu codziennym? Dlatego że wiązanie pomiędzy atomami węgla jest jednym z najsilniejszych wiązań w przyrodzie. I nanorurka węglowa różni się tym od włókna węglowego, które są używane w materiałach kompozytowych do wzmacniania i poprawiania własności mechanicznych kompozytów, to tam zawsze jest krawędź takiego włókna. Tam może zacząć się włókno łamać, zrywając wiązania na krawędziach. Ale tutaj w nanorurce, jak Państwu pokażę za chwilę, wszystkie wiązania są wysycone, wobec tego nie ma miejsca, gdzie nanorurka mogłaby się zacząć drzeć. Stąd wynikają olbrzymie, znakomite właściwości mechaniczne nanorurek. Zobaczmy teraz, jak można zwinąć nanorurkę. Otóż jeśli narysujemy sobie płaszczyznę grafitową, która składa się z sześciokątów węglowych, no można zrobić tak, zwinąć na przykład, żeby te atomy na krawędzi zostały połączone z tymi atomami tutaj, no, powstanie jakaś nanorurka. W zależności od tego, jaka jest symetria nanorurki, jak my będziemy zwijać nanorurki, obcinając płaszczyznę grafitową, to właściwości elektronowe nanorurki będą różne. Mogą być nanorurki z otwartą przerwą energetyczną, nazywane nanorurkami półprzewodnikowymi, albo z zamkniętą przerwą energetyczną, rurki o przewodnictwie metalicznym, bez żadnego dodatkowego domieszkowania. W związku z tym, jeśli sobie wyobrazimy, że i tutaj już trzeba by się dokładnie przypatrzeć temu rysunkowi, jeśli zaczniemy tak zwijać płaszczyznę grafitu, żeby na przykład ten atom pokrył się z tym atomem przy zwijaniu tej płaszczyzny, albo ten atom z którymkolwiek z innych, no to właśnie będzie innego rodzaju symetria, inne właściwości elektronowe nanorurki. Struktura może być taka właśnie, że jest to, jeśli krawędzie nanorurki będą tworzyły takie łagodne kształty, no to będzie to nanorurka typu fotelowego, albo jeśli także koniec przecięta nanorurka w poprzek będzie miała taki wiązania typu zygzak. No można oczywiście całkiem inaczej przesunąć tą płaszczyznę i będzie to nanorurka, która ma znacznie niższą symetrię i to będzie jakaś spiralna nanorurka, która może w zależności od tych parametrów, jak została zwinięta, właśnie może być przewodząca albo półprzewodząca albo metaliczna. No, jest to przypadek interesujący, dlatego że ten sam materiał, te same atomy i raz tworzą układ metaliczny, a raz półprzewodzący, bez dodatkowego domieszkowania. Tak naprawdę wobec tego możemy sobie już teraz wyobrazić, że jeśli wprowadzimy defekt i kawałek rurki będzie półprzewodzący, kawałek metaliczny, no to będzie to złącze. Już element elektroniczny, czynny element. A jak się nanorurki wytwarza? Otóż dokładnie tak samo jak fullereny. Też w łuku elektrycznym, tyle tylko, że trzeba troszeczkę inaczej dobrać parametry łuku, odległości pomiędzy elektrodami i ciśnienie gazu chłodzącego. No i okazuje się, że wtedy będzie inna wydajność
fulerenów będzie mniej, nanorurek będzie więcej, jeśli doprowadzimy do takiego procesu, w którym atomy węgla nie będą kondensowały, nie będą ekspandowały z obszaru łuku na zewnątrz, tworząc fulereny i sadze, tylko będą kondensowały na drugiej elektrodzie. Elektrody wyglądają niespecjalnie interesująco, jakkolwiek ludzie się bardzo tym ekscytują. Wtedy, kiedy proces jest prowadzony przy napięciu stałym, to można właśnie doprowadzić do kondensacji węgla na katodzie. Takie osady katodowe mają bardzo ładny kształt i w tej zewnętrznej otoczce z grafitu, który nosi nazwę grafit turbostratyczny, znajdują się takie obiekty zawierające duże ilości nanorurek. W zależności od tego, jak proces jest prowadzony, to może być troszeczkę depozyt wyglądać inaczej. Jeśli się używa katalizatora, który w tym wypadku był ITREM, to znowu cały proces wygląda jeszcze inaczej. Rzeczywiście katalizator bardzo zwiększa wydajność wytwarzania nanorurek w tych procesach. Tak jak to nie było potrzebne, niepotrzebny był żaden katalizator do tworzenia fullerenów, w tym wypadku katalizator zwiększa wydajność. Po wykonaniu preparatu do badań metodą mikroskopii elektronowej można znaleźć obiekty, w których widać pojedyncze płaszczyzny grafitowe. Tutaj jest ich około 20 płaszczyzn grafitowych. Można się przekonać, że robiąc dyfrakcję elektronową, że to są płaszczyzny grafitowe przez odległości pomiędzy atomami. Kolejne prążki dyfrakcyjne mogą służyć do udowodnienia tego. Taka nanorurka może zostać wypalona w powietrzu i można ją otworzyć, jeśli będzie się bardziej jeszcze wypalało dłużej, albo można ją bardzo przecienić. Oczywiście to jest to związane z tym, że atomy węgla wchodzą w reakcję z tlenem i dwutlenek węgla ulatuje. Oczywiście struktura, jak Państwo widzą, tutaj tych płaszczyzn grafitowych na powierzchni nanorurki jest bardzo zdeformowana. Widać, że nanorurka jest znacznie gorszej jakości. Oczywiście obserwuje się tam również pęki nanorurek, które związane są między sobą, raczej są splątane, oddziaływania znowu podobnie jak z fullerenami są bardzo słabe, dlatego że wszystkie wiązania są atomów są wysycone, w związku z tym oddziaływanie co najwyżej typu van der Waalsa. Jak powiedziałem, można przekonać się, że rzeczywiście są to konfiguracja atomów węgla jest taka sama, czy zbliżona do tego, jak w graficie, wobec tego charakterystyczne dyfrakcyjne piki w mikroskopii elektronowej można obserwować. I tutaj po lewej stronie jest pokazany obraz uzyskany w ciemnym polu. Jest to taka specjalna technika, że utworzy się obraz z tego właśnie pojedynczego piku dyfrakcyjnego. W związku z tym pokazuje tylko te fragmenty tego obiektu badanego, które uczestniczyły w tworzeniu tego piku dyfrakcyjnego. Czyli jest to dodatkowe potwierdzenie, że to rzeczywiście są podłużne elementy, które są uporządkowane. Ale nanorurki wielowarstwowe, składające się z warstw o różnej symetrii, nie mają tych właściwości elektronowych, o których mówiłem na początku, które były właśnie najbardziej interesujące, dlatego że kolejna warstwa będzie miała inną skrętność. Jak będzie, w związku z tym będzie to połączenie półprzewodzących, metalicznych, półprzewodzących nanorurek. W sumie taki obiekt będzie przewodzący. Najprawdopodobniej, prawda? Trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej przy 20 ścianach w nanorurce. W związku z tym rzeczywiście
bardziej interesujące do badań fizycznych są nanorurki jednościenne, czyli tylko pojedyncza ściana, jedna warstwa grafitu zwinięta, i to najwygodniej się, najskuteczniej są wytwarzane z katalizatorem katalizatorem może być któryś z metali przejściowych. I tutaj Państwu chciałem pokazać zdjęcie pęku nanorurek, które są ułożone właśnie tak ładnie, że właściwie tworzą strukturę, w przekroju tworzą strukturę krystaliczną, pojedyncze nanorurki, a widać, że są gęsto upakowane, tak jak jakbyśmy pakowali rury do transportu. Jest to jeden ze sposobów, wydajny sposób wytwarzania nanorurek, ale wcale nie najwygodniejszy. Dużo wygodniej, dużo efektywniej, szczególnie jeśli by chodziło o zastosowania w materiałach kompozytowych, jest wytwarzanie nanorurek przez katalityczny rozkład węglowodorów. Takim węglowodorem, który może być rozkładany, na przykład to może być to na przykład ksylen lub jakikolwiek inny, to może mógłby być również acetylen. Natomiast potrzebny jest katalizator. I tutaj wracamy znowu do tego ferocenu, o którym Państwu mówiłem poprzednio, który był tam akurat dołączany do fullerenu. Tutaj jest nośnikiem żelazo, też ulega rozkładowi w tych warunkach, natomiast jest katalizatorem, który znacznie przyspiesza wzrost nanorurek. Wobec tego w całym tym procesie, w tym generatorze, wprowadzane jest z tej strony węglowodory plus gaz, który przepływa przez tą rurę, jest nośnikiem węglowodorów, wchodzi do pieca w okolicach 600 stopni Celsjusza, ulega rozkładowi. Pozostałe części, które nie uległy rozkładowi, są usuwane z rury, z reaktora, gdzieś tam kondensują. Otóż metoda ta jest nadzwyczaj efektywna. Rzeczywiście dostaje się na rurze, na wszystkich podłożach, które tam są, pęki nanorurek, na ogół niestety wielościennych nanorurek. Ale to już jest tak naprawdę makroskopowa metoda wytwarzania. Jeśli takie nanorurki byłyby potrzebne, a ja już widziałem rakiety tenisowe wzmacniane nanorurkami węglowymi, a w każdym razie producent tak twierdził, nie przypuszczam, żeby ich było bardzo dużo albo żeby bardzo zmieniły parametry mechaniczne rakiety tenisowej. Niemniej, tak się już reklamuje. Otóż jest to metoda wytwarzania nanorurek. Efektywna, prawie że można już do zastosowań komercyjnych. Jeszcze jeden obrazek pokazujący, że to rzeczywiście nanorurki są prawie równoległe do siebie ułożone na podłożu kwarcowym, że to są rzeczywiście nanorurki, to jest dowód dyfrakcji. Obraz z mikroskopii elektronowej z dyfrakcją, która też jest niezbędnym elementem, żeby dowieść, że to jest dobra nanorurka. Czasem w eksperymentach takich, tu akurat pokazuję Państwu nanorurkę wytworzoną nie metodą katalityczną, ale metodą elektrołukową, powstają rurki typu Y. Czyli jest to gruba rurka z dodatkowym trzecim elementem. Tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że to już jest właściwie tranzystor. Gdyby można się było podłączyć do dwóch ramion, a trzecim sterować, zmieniać właściwości elektryczne tego połączenia. Prawda? Tu zostały przeprowadzone pomiary przewodnictwa wzdłuż kolejnych ramion tego układu. Oglądano przewodnictwa metodą spektroskopii tunelowej. To jest jedyna metoda, gdzie można rzeczywiście dojść do mikroskopowych czy nanoobiektów.
i mieć pewność, że to rzeczywiście pochodzi od właściwości mierzone, pochodzą od tego pojedynczego obiektu. Otóż okazuje się, że tutaj mamy pewne piki gęstości stanów, to jest znowu metoda tunelowania elektronów, a zatem możemy tunelować do orbitali molekularnych, prawda? Tak samo jak w fullerenie, tak samo w nanorurce są pewne stany o dużej gęstości i z ostrza mikroskopu tunelowego przenosi się elektrony albo zabiera się elektrony z nanorurki przy tych energiach, kiedy jest duża gęstość stanu.